na 50-lecie prymicyjnej mszy świętej tak wielkiego wydarzenia, Jasna Góra szykowała się z ogromnym jakimś festynem, z ogromną uroczystością. Śpiewy specjalne, chóry zamówione i tak dalej. I dowiedział się prymas i powiedział, wszystko wykluczam, wszystko przekreślam. Żadnych przemówień, żadnych chórów, żadnych przedstawień, żadnych och, ach, ich i tak dalej, bo nie można stawiać na miejscu Pana Boga człowieka. Ja tylko jako niewolnik dziewicy, ja z pomożycielki jasnogórskiej służyłem, wypełniałem to, co należało do mnie, do biskupa i do prymasa. I dlatego przekreślił wszystko. No jest właśnie ten 5 sierpień 1974 rok, a więc 50 lat, 50-lecie jubileuszowa msza święta prymicyjna. Są biskupi pomocniczy z Warszawy i z Gniezna, bo jak wiemy, te dwie archidiecezje prowadził. Są księża z obydwu archidiecezji, jest mnóstwo ludzi w kaplicy, w bazylice. No i teraz ma nie być żadnego zapowiedzenia, więc wtedy ówczesny metropolita krakowski, ówczesny kardynał Karol Wojtyła mówi, księże prymasie, to proszę mi pozwolić przynajmniej wstępne słowo. Dobrze, Karolu, bo tak mówię do niego, Karolu, ale jedno zdanie. Zapowiedź tylko, co to za uroczystość. No to dobrze, niech będzie jedno zdanie. To zdanie brzmiało następująco. Ja je znam na pamięć. Umiłowany księże prymasie, tu na tym miejscu, o którym młodzi śpiewają, przy tym obrazie, które wszystkie serca więzi, ta najlepsza z matek uwięziła twoje serce po to, żeby dać ci tę wspaniałą wolność ducha, która zapobiegła jakiemukolwiek zniewoleniu polskiego ducha na tym etapie naszych dziejów. Cudzysłów zamknięty, kropka. Więc kochani, to tylko Karol Wojtyła, to tylko Ojciec Święty, to tylko wtedy jeszcze kardynał mógł tak w jednym zdaniem, dosłownie jednym zdaniem, zamknąć całokształt działalności prymasa w takim syntetycznym określeniu. A więc obronił nas przed komunizmem, przed ateizmem, obronił naszą wiarę, obronił naszą polskość. Bo jak wiadomo, był bardzo wielkim patriotą od dziecka i przecież te znane jego słowa, ale nigdy dosyć ich powtarzać, kocham ojczyznę więcej niż własne serce. I kiedy był w Komańczy uwięziony właśnie za to, że walczył o Polskę katolicką, za to został uwięziony, to powiedział w takim ferworze, jakimś takim, no, takim uczuciu wielkiego oddania, takim dziecięcym, mówi Matko Boża, wszystko, co czynię dla Kościoła w Polsce, czynię dla mojej ojczyzny, bo kocham ojczyznę więcej niż własne serce. Moja Pani, ja Twój niewolnik, jeżeli jest Ci to potrzebne, zabij mnie. Masz do mnie pełne prawo, byle istniał i działał Kościół Twego Syna w naszej ojczyźnie, bo tak długo Polski, jak długo katolickiej Polski. A więc, kochani, pod każdym względem to był człowiek, można powiedzieć, rzeczywiście tysiąclecia. Mówi się, pan prymas tysiąclecia, Ojciec Święty zaaprobował ten tytuł, nie tylko dlatego, że przeżył, że przygotował milenium tysiąclecie, że przeżywał i z nim cała Polska tysiąclecie, ale że rzeczywiście w tysiącleciu, no nie wiem, czy był drugi prymas tego pokroju, tego formatu, tego wymiaru, tego znaczenia, tego dorobku. A tak się bał przyjąć tego prymasostwa. Przecież wiemy, że jeździł do kardynała Sapiehy, żeby prosił Ojca Świętego o odwołanie. Bo po takim potentacie, po takim wielkim prymasie Augustie Klądzie, ja absolutnie nie podołam temu dziełu. Ojcu Świętemu się nie odmawia. No i mówi, zawierzyłem. Nie liczę na własne siły. I dlatego wszystko przypisywał Matce Bożej. Pamiętam taką jedną modlitwę, nie powtórzę już w całości, ale wylicza osiągnięcia to, że dzisiaj jeszcze kapłani funkcjonują i działają. To Twoje zwycięstwo. Przed obrazem Matki Bożej wyliczał i ciągle za każdym wyliczeniem mówił, za każdym sukcesem, nie moje, tylko Twoje to zwycięstwo. Że lud wierny garnie się do Ciebie, że pielgrzymi, mimo tak straszliwych prześladowań i trudności, pielgrzymują do Ciebie. Twoje to zwycięstwo. I tych Twoje to zwycięstwo chyba było z 8. Wszystkie sukcesy, które Jemu się zawdzięcza, ale On odnosi do Matki Bożej. Twoje to zwycięstwo.